Szczęść Boże, YouTubie, módl się i pracuj. Kto nie słyszał tego powiedzenia, kto nie słyszał tego hasła? Stworzył je święty Benedykt, którego ikonę tutaj właśnie widzicie. Postać niezwykła, postać ważna dla każdego chrześcijanina. Żyjący we wczesnym średniowieczu, człowiek, który właściwie jest założycielem całego monastycyzmu zachodniego, jest też patronem Europy, stworzył, napisał właśnie swoją regułę. Regułę, którą my nazywamy regułą świętego Benedykta. No i w tej regule są właśnie te słowa: módl się i pracuj, po łacinie ora et labora. Mam nawet taką fajną koszulkę. O, nie wiem, czy ją tu widać. Właśnie, keep calm and ora et labora. Może ją założę. Pasuje. Co jest najważniejsze w tym haśle? Co jest najważniejsze w tych słowach módl się i pracuj? Może już to kiedyś słyszeliście, że najważniejsza nie jest modlitwa ani praca, ale i, czyli to, co w środku. Módl się i pracuj. W całej regule świętego Benedykta przewija się taka myśl, która jest mi bardzo bliska i stąd tytuł tego filmiku: najbardziej chrześcijańska cnota. Jaka to cnota? No to właśnie jest umiar. Umiarkowanie. W katechizmie Kościoła katolickiego, taka gruba książka, polecam w ogóle czasem do niej zaglądać, jest dużo lepsza niż Wikipedia, bo mówi prawdę na temat wiary naszej katolickiej, możemy przeczytać, że umiarkowanie jest cnotą moralną, która pozwala opanować dążenie do przyjemności i zapewnia równowagę w używaniu dóbr stworzonych. O co chodzi? Umiar to cnota, która pozwala mi korzystać z tego, co jest, w sposób dobry. Wszystko z właściwą miarą. No na przykład mamy takie rzeczy, których korzystamy na co dzień. Telefon. Telefon komórkowy. Może to być narzędzie bardzo, bardzo dobre, ponieważ możemy za pomocą tego narzędzia zrobić wiele, wiele dobrych rzeczy, ale może też to być narzędzie, które będzie nam służyło do czegoś złego. No i to od nas zależy, jak to wykorzystamy. Jeżeli poświęcam temu urządzeniu zbyt wiele czasu, kosztem relacji na przykład z innymi ludźmi, no to nie mam umiaru właśnie, nie potrafię korzystać z tego w sposób właściwy. I tak jest z wieloma, wieloma rzeczami w życiu. Chrześcijanin to jest taki człowiek, który nie rezygnuje z tego, co jest na świecie, z tego, co jest dobre na świecie. Oczywiście nie mówię tu o grzechach, bo grzech jest nie do pogodzenia z chrześcijaństwem. Grzech jest czymś, co zaprzecza miłości do Boga, do drugiego człowieka, do siebie. Ale mówię o tych dobrych sprawach. Powiedzmy, że ktoś ma rower. Świetna rzecz, jeździć na rowerze. No ale jeżeli ktoś jeździ tyle godzin dziennie, że nie ma czasu, nie wiem, dla swojej rodziny na przykład, albo się nie uczy do szkoły, bo gra na komputerze. Komputer też może być dobry, ale może nam zeżreć za dużo czasu. No to wtedy właśnie nie ma umiaru. Umiar jest bardzo trudny. Zobaczcie, nie wiem, czy też tak macie. Ja powiem szczerze, że łatwiej mi jest na przykład w ogóle nie jeść słodyczy, niż jeść je z umiarem. Nie wiem, czy to jest mój problem tylko, czy wy też macie takie problemy. Ale no właśnie, coś w tym jest, że nie jest tak łatwo zachować umiar. I umiar jest chrześcijańską cnotą, którą też pokazuje Jezus w swoim życiu w Ewangelii. Zobaczcie, że Jezus jest tym, który pości na początku swojej misji, ale jest tym, który się cieszy i raduje. Jest na weselu w Kanie, idzie do przyjaciół na ucztę. Jest tym, który się modli, jest z Bogiem, ale też jest ciągle z ludźmi właściwie. Głosi Słowo Boże, tłumaczy, rozmawia, szuka no właśnie wyciszenia się i spokoju, a z drugiej strony potrafi pracować cały dzień na rzecz budowania Królestwa Bożego na ziemi. I święty Benedykt tak to w swojej regule ustawia, żeby z jednej strony nie być takim pięknoduchem, że modlę się i po prostu świat mnie już nie dotyka, nie muszę pracować, zmywać, sprzątać, bo to jest, wiecie, światowe i ja się tym nie zajmuję, bo to jest inny poziom jestem, nie? A z drugiej strony nie chodzi tylko o pracę i o aktywizm. Dzisiaj często w takiej literaturze duchowej możemy znaleźć takie stwierdzenie: herezja aktywizmu, czyli właśnie taki błąd, że ktoś no, tylko na to jest nastawiony, żeby działać, robić, nawet w dobrych rzeczach, w dobrej wierze, nawet w ewangelizacji, ale no, gdy nie ma modlitwy, no to wszystko może być nic nie warte. Więc módl się i
pracy. I niech jedno i drugie będzie miało swoje miejsce w swoim życiu. Jeżeli dzisiaj pomodliłeś się i popracowałeś, to najprawdopodobniej twój dzień jest bardzo dobry i udany. I samych takich dni życzę właśnie tobie, który oglądasz ten filmik. Dziękuję, że dotrwałeś do końca. Przypominam o łapce, subskrypcji. Zostańcie z Bogiem.